wszystkim, Jessica z tej strony, witam bardzo serdecznie na moim kanale, możecie mnie znaleźć na Snapie, Instagramie oraz na Facebooku. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem Poznaj Mnie Bliżej, do którego otagowała mnie Bejsa. Bardzo się cieszę, że tagi ponownie wracają do łaski, jest ich coraz więcej. Z tego względu, że daje mi to możliwość bycia bliżej z moimi koleżankami, youtuberkami. Też dzięki temu Wy możecie mnie poznać lepiej. Także nie przedłużam, zaczynamy. Bez czego nie potrafisz wyjść z domu? I tutaj śmieszna odpowiedź, ponieważ ja mogę wyjść dokładnie tak jak stoję, nie muszę się stroić, nie muszę zabierać ze sobą kluczy, portfela. Po prostu mogę iść, jestem wolna jak ptak. Telefonu, od wszystkiego się odzwyczaiłam. Z tego względu, że często na przykład tylko bierzemy psa na spacer, wsadzamy ją do samochodu, jedziemy do parku dla psów i to są miejsca, do których ja tak naprawdę nic nie potrzebuję. Ale jeżeli już wychodzę i jestem przygotowana bardziej na dłuższy dzień, to koniecznie muszę mieć sanitizer do dłoni, oczywiście portfel ze wszystkimi dokumentami oraz klucze, ponieważ mam przy kluczach specjalną przywieszkę, gdzie mam woreczki na pozostałości po moim piesku, więc to są moje takie najważniejsze sprawy. Data urodzin i imienin. Ciekawostka, nie obchodzę imienin i odkąd ja dostałam imię Jessica, a mój kuzyn Mikael, to moja rodzina całkowicie zrezygnowała z obchodzenia imienin i tutaj też mówię o mojej mamie, mojej cioci, mojej babci. A urodziłam się 27 sierpnia 1992 roku. Jeżeli dostanę jakieś głupie komentarze, że czemu rodzice nazywają jedno dziecko Jessica, a drugie Mikael, to dlatego, że nasi ojcowie nie są Polakami i nic wam do tego. Muszę być chamska, ponieważ dostaję tyle głupich komentarzy na ten temat i teraz nie wiem, ktoś się uwziął na te imiona. Uważam, że każdy powinien mieć prawo nazywać swoje dziecko tak, jak ma tylko na to ochotę i obcym ludziom nic do tego, a to, że ludzie są niedojrzali i się z tego wyśmiewają, to tylko ich problem. Ulubiona zabawa z dzieciństwa. Ja miałam zawsze bardzo dużo zabawek i to też było połączone z tym, że mój tato zawsze mieszkał w Niemczech. Kiedy chodziłam do szkoły, oczywiście nie mogłam non-stop wyjeżdżać razem z moją mamą, więc kiedy wracała, zawsze mi coś przywoziła i to też myślę, żeby trochę odkupić to, że nie spędzałyśmy ze sobą czasu. A najśmieszniejsze jest to, że najlepiej bawiłam się z moją przyjaciółką z dzieciństwa, którą do dzisiaj traktuję jak siostrę. Możemy się nie widzieć, nawet rok czasu spotkamy się i nie możemy się nagadać, więc myślę, że potem wiecie, że macie dobrych przyjaciół. Wszystkie zabawy, które wymyśliłyśmy, czy to na dworze w czasie wakacji, miałyśmy dosłownie zabawki te, które znalazłyśmy gdzieś na dworze. Czyli wszystkie patyki, deski, ze śmietnika wyciągnięte jakieś stare naczynia i tym podobne rzeczy. I bawiłyśmy się w dom. I to była najcudowniejsza zabawa. My potrafiłyśmy zapomnieć o tym, że musimy iść do domu na kolację, na obiad. Cały dzień byłyśmy na dworze. Kolejna zabawa. Pływałyśmy znowu z Kasią na Wejherowskiej na basenie, na otwartym basenie w czasie wakacji i bawiłyśmy się w syrenki. Znowu potrafiłyśmy cały dzień przesiedzieć w wodzie. I trzecia zabawa znowu z Kasią. U niej w domu zawsze działy się jakieś dramaty i miałyśmy wyimaginowanych mężów i ci mężowie ratowali nas z opresji. Więc to były trzy zabawy i ja z Kasią bawiłam się od zawsze. Znamy się od pampersa, nasze mamy przyjaźnią się odkąd moja mama jest starsza. Moja mama miała 7 lat i nie pamiętam o ile lat jest starsza od Anity, a może nawet jeszcze wcześniej. Także całe dzieciństwo, one się znają z podwórka, potem ja i Kasia. I jeszcze dodam śmieszny fakt o nas, że bardzo długo byłyśmy dziecinne, zresztą do tej pory wydaje mi się, że jestem dziecinna. I kiedy moja mama zostawiła nas same na dzień, a ja miałam z 11-12 lat, to przerobiłyśmy całe nasze mieszkanie w ala namiot i bawiłyśmy się w błękitną lagunę. Szaleństwo. Ulubiona fryzura na co dzień. Zawsze jakaś forma koka, ponieważ ja mam włosy wykręcane, nie do końca kręcone, nie do końca proste i nie lubię ich codziennie męczyć prostownicą czy lokówką, więc koczek to jest taka idealna opcja, później zawsze czymś przylizać, czy żelem, czy pomadą, czy lakierem do włosów i proszę bardzo. Tylko wykonuję różne rodzaje koczków, żeby się nie znudzić i taką jedną z moich ulubionych opcji jest dosłownie taka kupa tutaj na środku. Imię pierwszej miłości i szczerze mówiąc nie pamiętam imion wszystkich gwiazd, które uwielbiałam po Leonardo DiCaprio z Titanica. Ja miałam 7 lat, kiedy pierwszy raz obejrzałam Titanica i potem oglądałam go non-stop. Tak,
pomimo tego, że nie jest to film dla małych dzieci. Później ten blondyn z Backstreet Boys, ale nie pamiętam jak się nazywa. A pierwsza miłość, o Boże, mam nadzieję, że tego nigdy nie zobaczy. Kuba, tak z klasy. Najgorszy przedmiot w szkole? Fizyka. I zawsze miałam pecha do nauczycieli od fizyki, nigdy nikt mnie niczego nie nauczył. I kiedy poszłam na studia na Politechnikę Wrocławską, to niestety zderzyłam się z mocną ścianą i musiałam się bardzo dużo uczyć fizyki. I to, co byłam w stanie wykuć, to się nauczyłam, coś tam zrozumiałam, ale kiedy przychodziły trudniejsze zadania, to absolutnie nie byłam sobie w stanie z nimi poradzić i doszłam do wniosku, że nie byłabym dobrym technologiem właśnie dlatego, że nie pojmuję praw fizyki i że powinnam poszukać czegoś innego, żebym mogła być dobrym specjalistą w innej dziedzinie. Ile masz wzrostu? 1,61 m. Jesteś osobą imprezową, czy wolisz siedzieć w domu? Nie mogę siedzieć w domu cały czas, chociaż myślę, że bardzo się uspokoiłam. Kiedy miałam taki okres w liceum szalonej zabawy, to faktycznie byłam na imprezie piątek, sobota. W niedzielę dochodziłam do siebie i w poniedziałek już znowu czekałam na kolejną imprezę. Szalałyśmy z moimi dziewczynami, wracałam do domu dosłownie o 7 rano, ale myślę, że to już mi trochę minęło i powiem szczerze, że teraz jeżeli idę na dyskotekę, to trochę się męczę po godzinie pierwszej i już bym chciała iść do domu. Z tego względu, że zawsze martwię się, jak bezpiecznie wrócić do domu. Nie jestem osobą, która by wlewała w siebie takie ilości alkoholu, żeby zapomnieć o całym Bożym świecie i tak naprawdę w połowie dyskoteki, w połowie imprezy już jestem trzeźwa i gotowa, żeby iść spać do łóżka. Czy lubisz być pośród ludzi? Tak! Kocham być pośród ludzi. Teraz na przykład ten miesiąc jestem sama w domu. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, odniosę Was do poprzedniego vlogu, gdzie wszystko wyjaśniam. Dlatego dzisiaj nagrywam dla Was filmik, następnie pakuję go na komputer i uciekam do Starbucksa, gdzie sobie posiedzę, wypiję kawkę, poedytuję, będę wśród ludzi, nacieszę się muzyką, towarzystwem, odgłosami innych osób i kiedy już mi wystarczy, to wrócę do mojego pieska do domu i zasiądę przed telewizorem z kubkiem może ciepłej herbatki albo gorącego kakaoko. Nie wiem, zobaczymy. Ale tak, lubię być pośród ludzi i nawet jeżeli nie mam znajomych, to wolę wyjść na miasto sama ze sobą, żeby chociaż nimi otaczać i nacieszyć się ich widokiem. Jakie wolisz święta? Bożego Narodzenia czy Wielkanocne? Ja ogólnie świąt Wielkiej Nocy aż tak bardzo nie odczuwam, chociaż wiem, że jest to tak naprawdę największe i najważniejsze święto chrześcijańskie, ale jest to spowodowane tym, że na święto Bożego Narodzenia wszyscy się nakręcają, jest ta atmosfera. Wydaje mi się, że też jest zima, więc każdy szuka jakiegoś światełka w tunelu. A kiedy przychodzi Wielkanoc, to dużo się dzieje, jest wiosna, jest pięknie na dworze. Najczęściej jest to też okres, kiedy trzeba się uczyć na jakieś egzaminy, kończyć projekty. Jest to bardziej zapracowany czas, ja też odżywam po zimie. I nie skupiam się tylko na tym, że są święta, ale na tej całej otoczce dookoła, to całe życie. A święta Bożego Narodzenia to właśnie taki promyczek nadziei i bardzo je lubię, nie mogę się doczekać już na vlogmasy. Nie tylko to, że ja je będę kręcić, ale przede wszystkim to, że będę mogła oglądać moich ulubionych youtuberów. Jestem na to bardzo podekscytowana i sam fakt prezentów tak jakoś szczególnie mnie nie cieszy na Boże Narodzenie, tylko bardziej właśnie cała atmosfera, spotkanie się z rodziną, siadanie przy jednym stole, także przykro mi, że te święta znowu nie będzie mnie w Polsce, ale może za rok? Masz wieczór dla siebie. Co wtedy robisz? Zależy jaki jest stopień mojego lenistwa. Na przykład wczoraj, kiedy miałam cały dzień dla siebie, oglądałam bajki Disneya. Dlaczego bajki Disneya? Dlatego, że mogę przenieść się w przeszłość do czasów, kiedy miałam mniej problemów, do moich ukochanych lat dziecinnych i czasem żałuję, że czas tak szybko ucieka. Ostatnio coraz częściej rozmawiam z moim mężem, że fajnie by było cofnąć czas. I pomimo tego, żebyśmy się nawet nie znali, to bym może miała świadomość, że coś takiego mnie czeka wyjątkowego w przyszłości i że każdy okres w swoim życiu naprawdę jest wartościowy, każdy okres coś wynosi. Wiem, że za 5 lat będę tęskniła do tego, co jest teraz, więc to też jest śmieszne. Ale naprawdę, tak, takie wirtualne przenoszenie się w przeszłość to coś, co lubię robić, kiedy mam więcej czasu. Albo czytać książkę z dzieciństwa,
albo nawet jeżeli nie z dzieciństwa, to z tych czasów nastoletnich, kiedy jeszcze chodziłam na zajęcia taneczne. Coś, co pozwoli mi się przenieść w czasie. Ksywka w dzieciństwie. Dziewczyny w szkole mnie nazywały Jenia Benia. Nie wiem skąd. Później na tańcach bardzo, bardzo długo byłam Kiruś. I w sumie tak nazwał mnie mój trener, który każdego kogoś w jakiś sposób przyzywał. I pamiętam, że coś sobie zrobiłam z kolanem i patrzyłam tak na niego z dołu i powiedział, że mam oczy jak kot ze Shreka. Już bez przesady, ale ten Kiruś ze mną został. Ale już mnie tak naprawdę dawno nikt nie nazywał. I to była tylko moja grupa taneczna, moja rodzina z tańców i bardzo dobre czasy. I to już prawie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że pytania i odpowiedzi przypadły Wam do gustu. Natomiast nie otaguję konkretnej osoby, ponieważ wiem, że ogląda mnie bardzo wielu YouTuberów i teraz chciałabym, żebyście dali mi możliwość poznania siebie. Nakręćcie filmik z Waszymi odpowiedziami na te pytania. Zostawcie link pod tym filmikiem na dole w komentarzu, a ja na pewno Was odwiedzę, obejrzę, skomentuję. Na dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!